otworzono tu Drive Up, czyli taki punkt, z którego można zbadać swojego koronawirusa, wystawiając rękę przez okno takiego drive'a. I jest tu olbrzymia kolejka, przyjechałem wam to nagrać. Ja pierniczę. Ciąg dalszy relacji z Colorado, jeżeli chodzi o koronawirusa. Otworzono tu Drive Up, czyli taki punkt, z którego można zbadać swojego koronawirusa, wystawiając rękę przez okno takiego drive'a. I jest tu olbrzymia kolejka, przyjechałem wam to nagrać. Ja pierniczę. Tam są auta, no już wam zoomuję. Nie wiem, czy coś tu widać. To jest pełno aut. Już jak tu jechałem, to już była kolejka. I teraz widzę, że nie ma nawet jak tam podjechać. Chciałem podejść trochę bliżej, może to nie aż tak blisko, no ale zobaczyć, o co z tym wszystkim tu chodzi. Ale policja blokuje wszystkie wjazdy. Blokuje i nie można tutaj podjechać. Może i dobrze, no bo teoretycznie są tam osoby zakażone wirusem. Żeby podjechać do takiego punktu badania koronawirusa, trzeba najpierw skontaktować się z lekarzem. On wystawia skierowanie i wtedy można tu przyjechać. Jednak bada się tu 160 ludzi dziennie, co sprawia, że czekanie w kolejce to jest około 3 godzin i nie ma tu żadnych toalet, nawet wody się napić, nie wiem, gdzieś obok, blisko, zewnątrz nie można, trzeba wszystko mieć ze sobą. Informacje w radiu i w internecie podają, że trzeba zabrać ze sobą jedzenie i być przygotowanym na długie czekania. Są to teoretycznie osoby z gorączką, żyjące w dużym stresie w tym momencie. No i takie badanie trwa bardzo, bardzo długo. Drugi punkt jest w Aspen, otworzono badania koronawirusa, taki mobilny, gdzie się podjeżdża po prostu i wystawia rękę. I po takim badaniu należy pojechać do domu i wtedy wyniki będą po 70 godzinach. Żeby w ogóle to miało sens, takie badania, to trzeba by badać dziennie 1500 osób. Na ten moment bada się tam 150-160, nie za dużo, ale to też jest spowodowane tym, że nie ma po prostu aż tylu tych testów, nie ma co z tym zrobić, ale są one po prostu w drodze. No i mają tutaj w Colorado zwiększyć pulę tych badań, skierować te działania do prywatnych laboratoriów, no i wtedy już powinno być łatwiej ogarnąć tą pandemię. Dobra, podjedziemy może gdzieś dalej, jeszcze uda się coś nagrać. A tak wygląda wjazd do tego miejsca, gdzie się bada chore osoby. Tutaj stoi policja, mamy jakieś informacje podane i ten korek zaczyna się aż już tutaj w sumie. I ciągnie się on tak, myślę, że spokojnie ze 3 km. Są tylko osoby wyznaczone przez lekarzy, to nie jest tak, że każdy może podjechać. No i widzicie, już przepędzają kolejnych delikwentów, którzy chcieliby tak sobie przyjść i się zbadać. Ajajaj. Teoretycznie można by tam spróbować podejść, ale nie będę ryzykował. Wybaczcie mi to, że nie jestem aż takim hardkorem w podróży i tam nie podejdę. No, dziwnie to wszystko wygląda i ten cały taki niepokój jest duży. Mówiłem wam tydzień temu na kanale, no kawałek ponad tydzień temu, że tu w Ameryce jest spokój, 3 przypadki, nikt się niczym nie przejmował, że idziemy dalej, trzeba żyć dalej, trzeba przecież jakoś funkcjonować. I nagle ogłoszenie pandemii, zakaz lotów z Europy i nagle wszyscy: ojej, to jest problem, musimy coś z tym zrobić. I teraz nagle panika, towarów w sklepach trochę czasem brakuje. Zresztą zaraz skoczymy zobaczyć. To jest tyle, co mi na Instastory widziałem u moich znajomych, że towarów wszystkich nie ma. Kolejna sprawa, niektóre miasteczka zamknęły restauracje, uniwersytety są pozamykane, szkoły. I tu jest problem w Stanach, bo jak dziecko nie pójdzie do szkoły,
To znaczy, że rodzic nie może iść do pracy. A jak rodzic nie idzie do pracy, jeden dzień nie pracuje, to na koniec tygodnia poczuje to, że nie pracował i że będzie miał mniej pieniędzy. I tu ludzie tak zaczęli mówić, no powinniśmy zamknąć, ale no rachunki trzeba płacić, no ale no... No i część szkół jest zamkniętych, część nie. Nie wiadomo, wiecie, w Ameryce to nie jest tak jak w Polsce, że nie wiem, nie pójdzie ci dziecko do szkoły i idzie się na chorobowe, czy teraz rząd tak dopłaca do tego. Tu nie ma nic, a w szczególności, że ludzie nie mają tu oszczędności, żyją często na kredyt, na kartę kredytową i jak nie idą do pracy, to się robi duży problem. No i robi się tu naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Znaczy w sumie to zimno, bo śnieg pada, ale niepewność jest tu naprawdę bardzo, bardzo duża. No dobrze, dość dyskretnie. Zajrzyjmy, czy są tu jakieś braki. No, warzyw trochę wykupili, fakt. Bo właśnie muszę limonkę kupić. Tu trochę pusto, przeważnie to wszystko nawalone. Dwie limoneczki. Okej. Okay. Tu też troszeczkę puściej niż zazwyczaj, ale idziemy dalej. Muszę coś kupić takie na wszelki wypadek. Mięsa jest spoko. Jak na tą godzinę, to faktycznie jest trochę więcej ludzi niż być powinno. Niektóre półki są przerzedzone, ale nie jest aż tak hardkorowo. W internetach widziałem o wiele więcej, bardziej hardkorowych rzeczy. Tutaj wszystko dość naturalnie przebiega. A już wiem, gdzie może być ludzi więcej. O, tutaj pani ma maseczkę, jak widzicie. No chodźmy na mrożonki, to jest coś, co na pewno oni wybiorą. Proszę bardzo. Okej, tak jak widzieliście, brakuje tu trochę produktów typu jajka, papier toaletowy i w Australii, z czego się dowiedziałem, w Kalifornii, na Florydzie i w Colorado brakuje papieru toaletowego, jajek, no i trochę mrożonek jest mniej. Wiadomo, Amerykanie to bez tego to w ogóle by chyba, nie wiem, nie przetrwali. Więc tego trochę brakuje, a ogólnie towar na półkach jest. To nie jest tak, że trzeba brać co leci, nie ma mięsa, nie ma niczego. Przynajmniej w tym sklepie. Z tego, co rozmawiałem z ludźmi i to w różnych ze Stanów, no to nie jest tak, że wszystkiego brakuje i teraz już tylko koniec nas czeka i zagłada, ale jakoś w miarę jest okej z tymi towarami. Też konsumpcja jest tu bardzo duża, tak czy siak, teraz jest trochę większa, ale oni myślę, że są gotowi na takie rzeczy, no bo pieniądz musi się zgadzać. Tak więc sklepy wyglądają, no troszeczkę jest ich towaru, jest troszeczkę mniej, trochę więcej klientów, ale nie aż tak bardzo więcej niż na co dzień. Wieczorem sytuacja jednak wyglądała zupełnie inaczej. Po pracy Amerykanie rzucili się na zakupy i wykupili niemal wszystko. Tak wyglądają półki w sklepach w Denver oraz w San Diego. W dniu, w którym składałem ten film, nie można już nigdzie kupić podstawowych produktów jak mleko, chleb czy jajka. Wprowadzono nawet limity na papier toaletowy. Mecze koszykówki zostały odwołane, mecze hokeja też. LeBron James powiedział, że w ogóle ten rok powinien być cały odwołany. Jak długo to wszystko potrwa, nie wiadomo. Podobno już Chińczycy zaczęli się z tym ogarniać, ale nie chodzi mi o informacje dotyczące koronawirusa ogólnie, bo to pewnie wiecie więcej ode mnie. Czuć tu duży niepokój, związany z tym, że nie wiadomo, co będzie jutro i zaczyna się to odczuwać po prostu w zwykłym funkcjonowaniu. No mniej ludzi wychodzi z domu, w radiu są często też i jakieś reklamy, żeby myć ręce, jak się źle czujesz, to nie wychodź z domu, nawet kawałek mi się udało nagrać. No niestety za późno chwyciłem telefon, żeby całość wam nagrać, no ale jest końcówka, żeby być na bieżąco z tymi informacjami. Słuchajcie, rozmawiam nawet z Amerykanami i pytam ich, jak ta sytuacja wygląda, w którą stronę może pójść. Mówię, że nawet dałem im informację, bo nie wiedzieli, że jedno miasteczko pod Denver zamknęło restaurację. Oni mówią,
że to po prostu niemożliwe w Ameryce, że takie rzeczy się dzieją, że oni są sami w szoku, jak reagują na to, bo nigdy by się nie spodziewał. Ja też wam opowiadałem o tym wszystkim ze stoickim spokojem, bo takie też informacje miałem i od nich, no i nagle się okazało, że ten stoicki spokój w Ameryce zaginął, no i zrobiła się wielka panika i trochę burdel z tym wszystkim. Nawet w głupim Starbucksie, w którym znowu jestem, jest informacja, że nie używa się tu kubku wielokrotnego użytku, tylko i wyłącznie kubki papierowe ze względu na bezpieczeństwo klientów i partnerów. Jakie wnioski z tego wszystkiego można wyciągnąć? Zielonego pojęcia nie mam, ale ta spokojna Ameryka, o której wam opowiadałem, już po prostu przeminęła. Co z tego wyniknie, nie mam zielonego pojęcia. A wam mogę życzyć tego, co zawsze. Nawet mój kumpel ostatnio do mnie pisał, że o, widzisz, twoje słowa nabierają większego sensu. No i niestety nabierają. MF podróży, dużo zdrowia. Dużo zdrowia.